Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dzisiejszego wieczoru w naszym studiu gościmy panią Elżbietę Pisarczyk, przewodniczącą sekcji krajowej pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych NSZZ Solidarność. Witam panią, szczęść Boże. Witam państwa, szczęść Boże. I panią Marię Ochman, przewodniczącą Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia z NSZZ Solidarność. Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże, dobry wieczór, witam serdecznie. Służby sanitarne w Polsce nie wykryły w Polsce przypadków zachorowań na do tych podobnych w Niemczech. Proszę panią, czy to znaczy, że żywność w polskich sklepach, na polskich bazarach jest żywnością bezpieczną? Tak, na dzisiaj mogę to potwierdzić. Nie ma żadnych takich doniesień z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Konsumenci są informowani przez Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco o rozwijającej się sytuacji. My prowadzimy jakby w stanie gotowości wzmożone kontrole sklepów, bazarów, stołówek szkolnych, przedszkolnych i zakładów żywienia zbiorowego. Mamy nadzór, żeby wszystko było wykonywane zgodnie z przepisami, zachowane podstawowe zasady higieny. A w jaki sposób te kontrole przebiegają? Państwo, rozumiem, że pobieracie próbki, bierzecie ogórki, tak? Pomidory, sałatę. To znaczy, jeżeli jest potrzeba i będą wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, to będziemy to robili. Na dzień dzisiejszy takiej potrzeby nie ma. Tylko to, co powiedziałam wcześniej, kontrola, przestrzeganie zasad higieny podstawowych, obróbki wstępnej. A proszę panią, bo dzisiaj się okazało, że wcale niekoniecznie źródłem tego zakażenia, tych przypadków zachorowań w Niemczech, już w tej chwili około 1500 i 16 osób niestety zmarło, wcale nie muszą być te słynne ogórki z Hiszpanii. Co może być źródłem? Dlaczego w ogóle tak trudno jest wskazać źródło tej bakterii, skąd ona pochodzi? To znaczy, ja rozmawiałam dzisiaj z kierownikiem laboratorium ze stacji wojewódzkiej w Warszawie i mogą być wskazania, zresztą już takie informacje pojawiają się, że może być to z wody, że woda może być zakażona i po prostu przy myciu warzyw może następować zakażenie warzyw czy owoców. I to na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, bo takie mamy informacje. Mhm. Proszę panią, no to jest czas wzmożonej pracy dla wzmożonej pracy służb sanitarnych, sanitarno-epidemiologicznych, ale generalnie od jakiegoś czasu jest pewien problem z tymi służbami, problem, który mają służby, ale też i my, jako konsumenci. Mianowicie coraz jest mniej pieniędzy na tę inspekcję, na sprawdzanie bezpieczeństwa żywnościowego. Proszę panią, jak w tej chwili wygląda sytuacja? Bo 3 lata temu protestowaliście, w 2008 roku. Co się od tego czasu zmieniło? Poprawiła się sytuacja, czy może wręcz przeciwnie? No, mogę powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Sytuacja uległa zmianie na niekorzyść pracowników i w ogóle zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań statutowych określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również nakładanych dodatkowo w ciągu roku, jak na przykład walka z dopalaczami, badanie piasku z piaskownic, kontrola punktów, gdzie są były i są automaty do gry. A to tak, przepraszam, a propos czego te automatów do gier? Nie wiem, podejrzewam, że nikt nie chciał tego skontrolować. Aha. I to obojętnie, czy były w sklepach, czy w zakładach tam, gdzie była na przykład żywność sprzedawana, czy w zakładach żywienia zbiorowego. A czy na to poszły jakieś dodatkowe pieniądze, ekstra z budżetu? Myśmy nie dostali nic, żadnych pieniędzy dodatkowych. Jeśli chodzi o dopalacze, po zakończeniu całej akcji, Główny Inspektorat Sanitarny otrzymał, o ile pamiętam, 30 milionów z rezerwy budżetowej i te środki były podzielone dla stacji, które brały udział w likwidowaniu tych punktów. Część środków na badania tych dopalaczy przez wskazane laboratoria, część dla pracowników na szkolenia i była spora grupa ze wszystkich stacji pracowników szkolonych. Czyli państwo zostaliście potraktowani jako pewna grupa nacisku, wręcz jako grupa policyjna, tak?
No można tak powiedzieć, bo u nas budżet od wielu lat nie wzrasta. Całość budżetu na wydatki pozapłacowe, a na płace to już szkoda mówić, żeśmy dostali wywalczoną podwyżkę dwa razy. Podpisane było porozumienie między ministrem zdrowia świętej pamięci profesorem Religą a Solidarnością, z tym, że no już niestety nie zdążył minister dopilnować, żeby całość wynegocjowanej podwyżki i porozumienia była przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników i 10% zostało, toczymy walkę od 3-4 lat, tak, żeby nam wypłacono. Piszemy petycje, teraz jest akcja ogólnopolska, petycje, protesty, apele. Nie wiemy z jakim skutkiem. Bierzemy udział w manifestacjach, tak żebyśmy byli widoczni, w pikietach, ponieważ nasze zarobki są bardzo niskie. My odnosimy wrażenie, że nikt z decydentów nie szanuje naszej ciężkiej pracy. A jaka jest, proszę Panią, średnie wynagrodzenie w służbach sanitarno-epidemiologicznych? To znaczy, ja mogę powiedzieć z tego, co podawał ostatnio główny inspektor sanitarny w Sejmie, odpowiadając na interpelacje poselskie o naszej sytuacji. Podawał, że to jest około 2,5 tysiąca. Brutto czy netto? Brutto. Wydaje mi się, że nie. I my będziemy oczekiwali, sekcja krajowa zwróci się do ministra Bilińskiego, żeby przedstawił nam informacje o średnich zarobkach brutto w poszczególnych grupach zawodowych w rozbiciu na poszczególne województwa, dlatego że ta sytuacja jest różna w województwach. Ja mogę podać przykład. Ostatnio zwróciły się koleżanki do mnie z jednej ze stacji, gdzie no, mają kłopoty w egzekwowaniu od pracodawcy awansu finansowego ze względu na to, że podniosły kwalifikacje za zgodą pracodawcy, nie otrzymały podwyżki i one zarabiają na przykład po 25 latach, posiadając kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia, netto 1000 niecałe 30 zł. Czyli płaca minimalna, o której podniesienie się właśnie Związek domaga. Jest płaca minimalna, a tutaj musimy dodać, bo pani przewodnicząca bardzo skromnie mówi o tych zadaniach, które stoją przed sanepidem. Inspekcja sanitarna jest tą częścią integralną szeroko pojętej ochrony zdrowia. To w ogóle nie ma możliwości mówienia o ochronie zdrowia bez sanepidu, który zaniedbania się w inspekcji powoduje koszty w służbie zdrowia. Ale to powoduje ryzyko zachorowań epidemiologicznych, zachorowań o dużą skalę, z którymi właśnie mamy chociażby do czynienia teraz w Niemczech. Nie wiemy, jak ta sytuacja będzie wyglądała dalej, ale pani przewodnicząca nie wspomniała, że to są również zadania związane chociażby z usuwaniem skutków powodzi. Nam się powódź właściwie kojarzy z tym, że trzeba tych ludzi ewakuować, trzeba potem pomóc odbudować im swoje domostwa, zapewnić im pomoc materialną i rzeczową. Tymczasem również tam jest potrzebny sanepid, który musi zbadać tam zarówno możliwości korzystania z ziemi, z wody, z tego wszystkiego, co jest wokół, po przejściu kataklizmu, jakim jest powódź. I właśnie... Ale to są bardzo kosztowne badania, bo to jest pobranie próbki, to badanie. To działanie jest kosztowne, dlatego że my we własnym zakresie, z własnego budżetu bardzo skromnego, sami produkujemy, że tak powiem, ulotki, informacje dla ludzi poszkodowanych. Rozdajemy za darmo środki dezynfekcyjne do dezynfekowania ujęć wodnych, studni przydomowych, że tak powiem, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych. Jeździmy na kontrole, za tym idą pieniądze. Kontrolowane są jak właściciele sklepów, na przykład czy zakładów żywienia zbiorowego postępują z żywnością, która uległa zniszczeniu. My musimy to monitorować. Oni mają obowiązek, ci właściciele, zgłosić do stacji, co z tym zrobili. Muszą mieć dokumenty, czy żywność została zutylizowana. Później trzeba jechać znów na kontrolę, czy to jeżeli chce wznowić na przykład działalność sklepu, czy sklep jest przygotowany do prowadzenia tej działalności, czy był stosowny remont, osuszenie pomieszczeń, czy były drobne naprawy. No wszystko to jest bardzo ciężka nasza praca i my musimy walczyć. My, związki zawodowe, a nie pracodawca, nikt inny, tylko my musimy walczyć, żeby stacja otrzymała zwrot kosztów wniesionych w tą walkę. Czyli ja chcę właśnie podkreślić tutaj, że o porozumieniu, o którym wspomniała pani przewodnicząca, które było podpisane z panem ministrem Religą, chyba jedynym ministrem, który dostrzegał potrzebę właśnie skonsolidowania działania wszystkich struktur w ochronie zdrowia.
pomocy społecznej, sanepidu, służby zdrowia, ratownictwa, przypomnę, ustawa, ale weszła w życie ustawa o ratownictwie medycznym. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że właśnie tu jest niezwykła odpowiedzialność pracowników. Pracowników, którzy bardzo często ze swoich wynagrodzeń kredytują te stacje. Dlatego, że nie można z tak zwanej rzeczówki, czyli z tak zwanej części przeznaczonej na te wydatki stacji, podnieść płacy. Zresztą pan minister Rostowski zamroził płace w budżetówce, a to jest jedyna część służby zdrowia, która jeszcze w tej budżetówce została. Natomiast można wziąć z tej części płacowej na tak zwaną rzeczówkę i oni bardzo często padają, no powiem wprost, ofiarą konieczności przesunięcia tych środków. I bardzo często są nielubiani w terenie. Wiadomo, że jak sanepid, ale znaczy się, że będzie kontrola. No nie jesteście państwo lubiani, bo ja zacytuję byłego posła Platformy Obywatelskiej, który będąc jeszcze w strukturach partii, no, nazwał pracowników, ja zacytuję, przecież to jest cytat, wulgarne to są słowa, no ale zacytujemy, prostytutkami i złodziejami. Tak, wiemy o tym, myśmy, tak myśmy nagłośnili sprawę na naszej pikiecie pod Ministerstwem Zdrowia, za co przepraszał nas minister Twardowski, ówczesny wiceminister Twardowski. Ale no takich wypowiedzi... To my... sanepid w jakiś sposób naruszył interesy biznesmena Palikota, być może w jego... branży spożywczej. Tak, być może po prostu właśnie próbował wymusić jakieś zachowania prozdrowotne, bo to jest profilaktyka. I jedna rzecz, o której chciałabym, żebyśmy wspomnieli przy okazji tegoż posła, ja nie wymienię jego nazwiska, bo nie zasługuje, żebyśmy go dwa razy w takim programie cytowali. Więc to za jego przyczyną między innymi zmieniono strukturę funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To dzisiaj, przy tych dzisiejszych zagrożeniach, bo my w tym krótkim programie nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkich, ale my nie mamy granic. Polska staje się składowiskiem różnych odpadów, które są wwożone praktycznie rzecz biorąc bez żadnej kontroli. My nie mamy kontroli tego, co wjeżdża. Mówimy tutaj, prawda, o kubkach słynnych, które się pojawiły chińskich, których skład okazał się był na tyle toksyczny, że one już stały na półkach w hipermarketach. To wszystko są zadania dla inspekcji. No, słynna akcja z dopalaczami, no, flagowa akcja rządu. Ona by nie przeszła w taki sposób, gdyby nie to, że można było w sposób scentralizowany zarządzić tą akcją. A dzisiaj dzięki Palikotowi i Platformie sytuacja jest taka, że rozbito tą scentralizowaną strukturę. Wyjaśnijmy naszym telewidzom, przepraszam, do tej pory sanepid podlegał ministrowi zdrowia, a w tej chwili z wojewodą, tak? W strukturach ministra zdrowia, natomiast od 2010 roku, od stycznia, wojewódzkie i powiatowe stacje, organem założycielskim dla tych stacji jest wojewoda, natomiast dla granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych główny inspektor sanitarny. I my jesteśmy rozbici. Ja mówię, że my nie mamy pana, ponieważ kto inny odpowiada za finanse i inne sprawy, to znaczy wojewoda. Natomiast zadania i merytorycznie rozliczamy się z głównym inspektoratem sanitarnym, który nie jest dysponentem środków finansowych i nie ma na to żadnego wpływu. I to jest kolejny przykład na to, jak Platforma po raz kolejny odsuwa od siebie odpowiedzialność za zdrowie publiczne, za zdrowie obywateli. Bo to jest zadanie państwa, to jest bezpieczeństwo państwa. Chyba tylko jedynie świętej pamięci minister Szczygło, który jako szef BBN-u rzeczywiście przygotował raport na temat zabezpieczenia bezpieczeństwa państwa zdrowotnego, bo nikt o tym nie myśli. Ale w takich sytuacjach, jak mamy do czynienia dzisiaj, z tym, jak to nazwał wiceinspektor sanitarny główny, śpiewający ogórki. No tak zrozumiał problem i rzeczywiście tą sytuację dramatyczną, która może za chwilę być i w Polsce. I umierają ludzie. On to określił, że to jest problem śpiewającego ogórka według Gałczyńskiego. Więc takie podejście Platformy, zepchnięcie odpowiedzialności na samorządy, na kogokolwiek. Ale wprowadzenie tej restrukturyzacji służby sanitarnej motywowane było tym, że ułatwimy życie przedsiębiorcom. Tak, no, tak mnie to motywowało to rząd. Oczywiście, tak. Tak. Mówiono chyba o zwykłych konsumentach, którzy mogą różne rzeczy. Tak, panie redaktorze, ale to miało ułatwić. Ale z drugiej strony, proszę pamiętać o tym, że oczywiście będąc w Unii obowiązują nas podwyższone standardy. No po prostu to są standardy rzeczywiście, które w tej chwili nakładają na nas kolejne zadania. Również na wykształcenie i przygotowanie pracowników. Oni muszą cały czas podnosić swoje kwalifikacje, a za to otrzymują wynagrodzenie w wysokości najniższej średniej płacy minimalnej. Państwo otrzymaliście w 2008 roku po tej pikiecie przed Ministerstwem Zdrowia obietnicę od ówczesnego wiceministra zdrowia pana Marka Twardowskiego. Taką obietnicę, że dostaniecie 500 zł podwyżki. Minęły 3 lata.
czy ta obietnica została przez rząd zrealizowana? Nie ma ministra, rząd jest, ale podwyżek też nie ma. Podejrzewam, że to było jakby obietnica tylko ustna, może i na papierze. My byśmy i tak zgody nie podpisali, bo to rozmowy odbywały się dzień czy dwa przed pikietą, nie pamiętam, żebyśmy po prostu zrezygnowali z tej pikiety. Proszę Państwa, bo temat o służbie sanitarno-epidemiologicznej pojawia się no właśnie przy takich sytuacjach, jaką w tej chwili przeżywamy z różne flagowych tak dopalaczach, tym coś rząd chce pochwalić. Ale to tak, ale nie mówi się właśnie o tych problemach dotyczących jakby samej struktury, zadań i finansowania, a to jest nasze bezpieczeństwo. No, oni działają w cieniu. Oni tak działają właśnie, panie doktorze, w cieniu. Ich nie widać. I co więcej, ich jest mało. Oni nie mają takiej siły przebicia jak moi koledzy górnicy, nawet jak służba zdrowia, pielęgniarki, lekarze, bo ich jest niedużo. Dlatego po prostu my tutaj pełni wspieramy jako cała Solidarność ich postulaty. Oni są też bardzo widoczni w tej chwili, bo zrozumieli, że muszą zawalczyć o swoje prawa. Zasypują w tej chwili listami decydentów. Będziemy tu podejmowali działania, będziemy pisali do wszystkich. Ale również właśnie dziękujemy za możliwość przedstawienia medialnie tego problemu, bo w takich sytuacjach jak teraz dopiero widać, jak bardzo oni są potrzebni, jak oni są niezbędni. No, ten temat będzie kontynuowany w czwartek w Radio Maryja i w telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych. Pani Elżbieta będzie gościem programu. Natomiast dzisiaj dowiedzieliśmy się, że premier Donald Tusk zapowiedział, że bezpieczeństwo żywnościowe będzie priorytetem Polski w czasie prezydencji. No, to chyba dobry sygnał. No, informacja dla nas bardzo dobra, ale zobaczymy, co z tego dalej dla nas, pracowników Inspekcji Sanitarnej, wyniknie. Ja myślę, że mamy już bezpieczeństwo na stadionach i będziemy mieli bezpieczeństwo żywieniowe. Ja myślę, że pan premier Tusk pewnie myśli o gościach prezydencji, aby się nie zatruli. Więc dobre i to. Jeśli zadba o swoich gości, być może również skorzystają na tym zwyczajni Polacy. No, zważywszy na to, że tych gości będzie bardzo liczna grupa przez pół roku, więc nie wiem, czy starczy pracowników sanepidu, żeby dopilnowali, czy potrawy będą jak najbardziej bezpieczne. My tu w kraju możemy, ale nikt z nas nie ma możliwości wyjechania tam. Zostali wypróbowani przy dopalaczach, są sprawdzoną służbą. To jest policja sanitarna. Jesteśmy chwaleni, muszę powiedzieć, przez Unię, przez misje unijne, które przyjeżdżają do nas na kontrolę, bo są takie. I chwalą nas, że ta służba nasza jest efektywna, dobrze zorganizowana, tylko za tym nie idą pieniądze. Ja mówię, że nie ma środków finansowych na utrzymanie stacji. Dzisiaj inspektorzy sanitarni są w takiej sytuacji, że muszą dokonać wyboru, czy zrobić zakupy takie, czy inne. Sprzęt wali się w laboratoriach, trzeba wymienić, bo jest kupowany dawno. Odczynniki drogie. Laboratoria są akredytowane, pracownicy muszą podnosić kwalifikacje, bo inaczej, no muszą mieć stosowną wiedzę. Tak, jest bardzo trudno. A proszę Panią, bo w tej chwili jest mniej pieniędzy, ale czy to też się przekłada, że jest i mniej pracowników? Jest zmniejszona liczba etatów w służbach? To znaczy nie, pracownicy, ten kto odchodzi na emeryturę, rentę, czy też zmienia miejsce pracy na lepsze, natomiast rzadko który inspektor przyjmuje nowego pracownika, chyba że już jest mniej, jest oczywiście. My nie mamy nadgodzin. Jeżeli trzeba pracować od godziny 7 rano do 20, to my pracujemy. Nie mamy zwracanych kosztów za delegacje wielokrotnie, bo nie ma pieniędzy. My rozumiemy pracodawcę, że nie ma, bo nie naprodukuje, ale nas nie rozumie rząd. No i myślę, że warto podkreślić, że właśnie ta inspekcja, ta służba, bo to jest niesamowicie ważne, że to jest właśnie policja, która dba o bezpieczeństwo tego, co spożywamy, tego, co pijemy, tego w ogóle, co jest wokół nas. Oni są bardzo doceniani za granicą, przez Unię Europejską, natomiast nie są doceniani przez nasz własny rząd, bo to porozumienie, o którym powiedziała pani przewodnicząca, które wyraził zgodę rząd, to jest dotrzymanie zobowiązania państwa, 10%, bo te dwa razy po 10 zrealizował rząd Jarosława Kaczyńskiego, natomiast ostatnie 10%, kiedy wyszła Platforma, tego brakuje. Ja nie wiem, pani przewodnicząca, tam jest około 2000 pracowników, podejrzewam, może trochę więcej w tej chwili, żeby nie u nas w inspekcji. Tak, w inspekcji więcej. Więcej, bo to około 17. W sekcji naszej, przepraszam. Tak, sekcji. Ale nawet jeśli to będzie 20 tysięcy pracowników. 38 milionów obywateli. I 10% podwyżki dla tych pracowników, a dotrzymanie zobowiązania, jakie państwo wobec tych ludzi podjęło.
No to jest po prostu wstyd. To jest wstyd dla Polski, no, rozpoczyna wstyd się, dla tego rządu. Rozpoczyna się sezon urlopowy, wakacje, kolonie, lodziarnie, smażalnie i tak dalej, i tak dalej. Już teraz rozpoczynamy. Więc właśnie i nasze wyjazdy nad morze i smaczna rybka gdzieś nad morzem, która może się różnie skończyć, tak? No bo wiadomo, że to nie jest sprawdzane. My już tak? rozpoczynamy kwalifikacje placówek, obiektów na wypoczynek dzieci i młodzieży, trasy turystyczne. Już rozpoczynamy działania, przygotowanie do sezonu letniego. No i oczywiście w okresie letnim nasze działania są bardzo intensywne. Nie liczymy się z czasem prywatnym. Tak, ważne, żeby taki przekaz został dla naszych telewizorów, naszych słuchaczy, że jeśli sanepid gdzieś ingeruje, wkracza to i zamyka na przykład jakieś kąpielisko albo zamyka jakąś restaurację czy ujęcie wody, to czyni to w interesie nas, naszego dobra, wszystkich. Tych, którzy tam wypoczywają. Że to nie jest jakaś złośliwość, tylko to jest rzeczywiście po to, abyśmy takich skutków nie mieli jak dzisiaj, że ktoś po prostu być może właśnie przez głupotę skażoną wodą podlał żywność. Także dziękuję Paniom za rozmowę. Miejmy nadzieję, że ten temat zaistnieje w przestrzeni publicznej szerzej, niż do tej pory o tym się w ogóle nie mówiło. Cieszę się tym bardziej, że jest to na antenie telewizji Trwam. Dziękuję Paniom za przyjście do studia, za rozmowę. Przypomnę, naszymi gośćmi dzisiejszego wieczoru była Pani Elżbieta Pisarczyk i Pani Maria Ochman. Obie Pani są z sekcji Służby Zdrowia, bo to jest część sekretariatu NSZZ Solidarność. Dziękuję pięknie i zapraszamy na czwartek. Tak, będziemy. Będę z kolegą z Katowic. Dziękuję pięknie. Szczęść Boże, dobrej Szczęść nocy. Boże, dobrej nocy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na Polski Punkt Widzenia już jutro o 21:40. Teraz wszystkim życzę dobrej i spokojnej nocy.